Zwycięskie
dla drużyny malborskiej 2-1. Pobramkarz Krzysztofa. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie za 2 tygodnie, kiedy to piłkarze malborscy również tutaj o godzinie 16 będą podejmować kolejnego syrenki pomiędzy reprezentacjami Finlandii i Danii. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na to spotkanie, na te spotkania. Jakich tego, ludzie, no jakich tego, zobaczcie co się dzieje, co wy nie widzicie, no jakich tego. No gdzie ja mam grać, ja piszę dwa, chłopie, ja piszę dwa.